Niestety przed nami teraz najmniej przyjemna część jesieni. Dagmara Morenowska, witam i zapraszam Państwa na szczegóły prognozy pogody. A pogodą zawładną układ niskiego ciśnienia oraz front atmosferyczny, który wędruje nad Polską. Ten front przyniesie ze sobą opady deszczu w całym kraju, natomiast najintensywniej popada w części północnej, a także na południu Polski. Na południu synoptycy przewidują też opady deszczu ze śniegiem. Na termometrach w nocy od 7 do maksymalnie 8-9 stopni, natomiast najchłodniej będzie wysoko w górach. Tam temperatura spadać będzie nawet poniżej zera. Jutro w całym kraju czeka nas pogoda w kratkę. Na ogół będzie pochmurno i to w całej Polsce. Wszędzie będą występować przelotne opady deszczu, natomiast najintensywniej popada w części północno-wschodniej, na północy kraju, a także na południu. Na południu też spodziewamy się opadów deszczu ze śniegiem. Na termometrach jutro w ciągu dnia od 6 do maksymalnie 7 stopni w północnej części Polski i od 8 do 9 stopni nad pozostałym obszarem, jedynie wysoko w górach na południu Polski, tam maksymalnie 2 stopnie. Noc na Kujawach i na Pomorzu niestety także z przewagą chmur, z opadami deszczu, na termometrach w nocy od 8 do maksymalnie 9 stopni w Grudziądzu. Jutro w naszym regionie na ogół będą dominować chmury z przelotnymi opadami deszczu. Na wschodzie regionu te opady mogą być najbardziej intensywne. Na termometrach jutro tylko od 6 do 7 stopni, gdyż za frontem niestety płynie do nas nieco chłodniejsze powietrze. Na barometrach jutro spadek ciśnienia 999 hektopaskali. A ja dziękuję Państwu za to spotkanie. Do zobaczenia.